Cześć, tu Bork, Retrogrania, witam w trzecim epizodzie Gramy na Spektrum. Poprzednim razem pokazywałem Wam grę Barbarian, która znalazła się w tym oto pudełku, w którym teoretycznie powinna znajdować się gra Barbarian 2. Oczywiście gra Barbarian 2 również się tam znajdowała, wraz z malutką instrukcją. No jestem ciekaw, jak ta gra wygląda, czy jest lepsza grafika, czym się różni od swojej pierwszej wersji. Tak naprawdę jedynki jeszcze nie przeszedłem, bo gra jest tak naprawdę trudna i skomplikowana, chociaż skądinąd wiem, że można ją przejść, jeśli się umie ją przechodzić w 10 minut, ale oczywiście gameplay nie polega na tym, żeby tą grę przebiec, tylko żeby rozwiązać wszystkie zagadki. Sprawdźmy, co się dzieje w dwójce. Gra po pierwsze wygląda ciut lepiej, jest chyba ciut lepsza grafika, bardziej kolorowa. Wybierzmy sobie dwójkę, czyli sterowanie joystickiem Kempstonem. I co się rzuca w oczy, to że można wybrać, czy chcemy grać wojownikiem, barbarzyńcą, czy księżniczką. Dla ciekawości wybierzmy sobie księżniczkę. Słyszycie? Jest muzyczka, czyli możliwości spektruma plus 2, 128 są wykorzystywane. I zero. Rozpocznijmy grę. O Jezu! Czy to już jest gra? Jest! Dobra, skopa. Kurczę, grafika na razie jest mordercza. No, o ile jedynka była... Dobra, tam się wykonuje cios z góry, to są takie te. Dobra. To jest z obrotu. Z ukosa co można robić? Dobra, chciałem się obrócić. Obróciłem się. To jest skok. Okej, w dół się obracam generalnie. Z góry jest cios. Spacja w poprzedniej wersji coś robiła. Tutaj nie za bardzo. Musimy znowu, ponieważ zupełnie typ gry się zmienił, a grafika jest, przyznam się, że okropna. Ten brusz mnie, oczy mi wypala. Okej, sprawdźmy. W górę to jest bieganie, w dół obrót, w lewo, w prawo chodzenie. A teraz z wstrzymaniem fajera. W górę to jest over chop, a przy bieganiu można skoczyć. Dobra, okej. Tego potwora wydaje mi się, że załatwimy trochę prostacko. Po prostu będziemy go tłuc. Jeszcze tu skopaj podejdzie. Dobra, ten potwór załatwiony. Jeszcze raz. W dół to jest obrót. I co? No tego musimy po prostu załatwiać cały czas uderzeniami w dół. Przyznam się szczerze, że po prostu aż mi oczy bolą od tej grafiki. Myślałem, że ta wersja gry będzie miała ją lepszą, ale już szczerze to wolałem tą czarno-białą. Dobra, wyjdźmy stąd, bo się okaże zaraz, że... Aha, to jest lawa. No tak, jaki jestem tępy. To była lawa. A można wyjść dalej? Dobra, spróbujmy. Obrót w dół. Mówię obrót. I fire w dół to są te... są low chopy, tak? Okej, w górę to jest biegnięcie, więc trzeba zrobić w górę, a później szczelić, tak? No szkurcze! Dobra, bieg, skok! I dalej. Okej, idziemy dalej. Obrót i foyer. Foyer w dół, mówię. Nie podchodź! No okej, no. Nie jestem pewien, ale chyba bardziej mi do gustu przychodziło. Obróć się, idziemy dalej. Czy muszę teraz przeskoczyć? Czy muszę biec i strzelić? Biec, strzał. Ej! Ale przynajmniej się w dobrą stronę odwróciłem. O Jezu, smoku! Chyba mi użarł głowę. No dobra. Jest to zupełnie inna gra. Zupełnie inna. Jest to gra typowo zręcznościowa. I co?
Spróbujmy jeszcze zagrać wojownikiem na zakończenie. Ale spoko, myślę, że można byłoby sobie w tą grę pograć. Tylko jak we wszystkie gry... O, mam fajny teraz ten topór. Tylko jak we wszystkie gry tego typu, prawda, gry retro, należy mieć dużo czasu, dużo cierpliwości i całą masę skilla, no, którego ja w tej chwili nie mam, bo wiecie, to tak naprawdę... O. Bieg, skok. No szkurczę. Biegnę, skaczę. O, już się nauczyłem. Czekamy na przymiga. O, nie wyskoczył. Cofnijmy się trochę. Bieg, skok. Udało się. I smok! O Jezus Maria, obróciłem się niepotrzebnie. Noż, cholero jedna. Obrót w dół. Obrót. Czemu się ta cholera nie chce obrócić? No. Tak mi łeb utnie. Będę do lawy wciągnie. Dobra, jeszcze raz. Czy to jest smok? Nie no, gdzie mnie teraz wyniosło? O Jezu, zupełnie w innym miejscu. Dobra, dobra. Tą grę trzeba będzie, jak te wszystkie gry na Spectrum, ma spokojnie przećwiczyć i zobaczyć tak naprawdę, o co w nich dokładnie chodzi i trochę potrenować. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Bork, retrogalnia.